Witajcie w następnej, ale degustacji, tym razem Comes Porter, nie Porter, Russian Imperial Stout. 12% alkoholu, złożona kompozycja słodów, pełny, intensywny smak. Ekstrakt 30, czyli naprawdę srogo. Tutaj no, korona browaru Fortuny. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, ale postaram zrobić się zdjęcia. Z tyłu, coś tu piszą, tak. Comes Russian Imperial Stout to mocne, esencjonalne i złożone ciemne piwo górnej fermentacji. Specjalność doceniana przez piwoszy na całym świecie. Zdecydowana palomość charakterystyczna dla tego stylu pochodzi od prażonego jęczmienia. Akcenty kawowe, czekoladowe oraz suszonych śliwek są zrównoważone wyraźną goryczką. Wykorzystany dodatek słodu żytniego zwiększa treśliwość i aksamitność Russian Imperial Stout. We wzbogaconej recepturze podwyższyliśmy ekstrakt piwa dla jeszcze większej pełni smaku. Wow. Okay, oczywiście jest to produkt browaru Fortuna. Piwo ciemne, mocne, górnej fermentacji, pasteryzowane. Składniki woda, ekstrakt słodowy jęczmienny, słód jęczmienny, pilzneński, czekoladowy, karmelowy, jęczmień prażony, słód żytni, karmelowy, chmiel odmian goryczkowych i drożdże. Na przykład nie napisali, jaki chmiel konkretnie, ale przejdźmy do piwa. Bardzo ciemne, takie wręcz oleiste, zostaje normalnie taki żółtawy osad na szkle, takie gęste. Piana przy nalewaniu tworzyła się na moment, taka była oczywiście beżowa, ale momentalnie opadała. Dobrze, przejdźmy do aromatu. Jest kawowo, jest czekoladowo. Są też takie nuty likierowe. Troszkę popiołu, prażoność. Jest trochę owocowości też. I ja bym powiedział, że to jest wiśnia. Ale może rzeczywiście bliżej temu śliwce niż wiśni. Jednak są takie owocowe nutki. Jest bardzo przyjemnie. Czuć od razu, że to jest gęste. I taki likierowy aromat. Mocna kawa i czekolada. Dobrze, to spróbujmy. Wasze zdrowie. Bardzo spokojne piwo. Gęste. Dużo prażoności. Kawa, ciemna czekolada, to przechodzi później w taką prażoną goryczkę z dużą ilością kawy. No i takich likierowych nutek. Jest przyjemnie, nasycenie jest praktycznie nieistniejące. Jest to bardzo relaksacyjne piwo do posiedzenia w spokoju, do wypicia. Jeśli chodzi o alkohol, jest ładnie ukryty, troszkę tylko jest takiego rozgrzewania w przełyku, a oprócz tego są takie likierowe nutki, które niekoniecznie są alkoholowe jako takie. Czujemy, że coś ma z tym wspólnego, ale jest to tak ładnie ułożone, jest to bardzo owocowe, także jest to takie likierowate, a nie, że to jest ordynarny alkohol. Nie, zdecydowanie nie. Także bardzo przyjemne piwo, bardzo ładnie się to pije. Wręcz tak jakby likier czekoladowy. Z dużą dozą owocowości. Czy jest to śliwka? Chyba jeszcze nie.
Chyba jeszcze musiałby sobie dłużej postać. Na razie jest to bliższe wiśnie chyba. Ale podejrzewam, że jakbyście potrzymali, to będzie pewną gębą śliwka. I będzie jeszcze lepsze. No bo ten tutaj ma datę aż jeszcze 3 lata. Także spokojnie można go jeszcze potrzymać. Spokojnie. Bardzo dobre piwo, warte spróbowania. Szkoda, że nie mogę spróbować innych wersji tego piwa. Bo nie mam czasu niestety. Niestety nie mam czasu. I nie mam aż tak pojemnych walizek, żeby zabrać nie wiadomo ile. Także mam nadzieję, że ta decyzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Na pewno nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie.